COVID-19 to dzisiaj udręka, która od miesięcy cały świat nęka. Codziennie wiele nowych zakażeń i widzę wasze wystraszone twarze, gdy ludzki organizm nie ma odporności. Musimy liczyć tylko na tych gości. Gdy będzie się drań chciał w nas mutować, zrobią wszystko, by go pohamować. Personel medyczny i drodzy lekarze, wy jesteście dzisiaj jak polscy husarze. Zamiast białych skrzydeł maski i fartuchy, a swym poświęceniem dodajecie otuchy. My wam dziękujemy i jesteśmy z wami, z walczącymi o nas wszystkimi służbami. Za wasz trud i pracę, za to jak walczycie, a tego wirusa i tak zwyciężycie. W wiadomościach dane co dzień się zmieniają, tak wiele już osób bliskich pożegnało. I nie pytaj mnie, co nas teraz czeka, kiedy przestaniemy bać się drugiego człowieka. Dziękujemy medykom, policji, strażakom, wojsku za pomoc naszym rodakom, którzy toczą z niewidzialnym wrogiem, z czymś dobrze nieznanym, lecz nie niepokonanym. Personel medyczny i drodzy lekarze, wy jesteście dzisiaj jak polscy husarze. Zamiast białych skrzydeł maski i fartuchy, a swym poświęceniem dodajecie otuchy. My wam dziękujemy i jesteśmy z wami, z walczącymi o nas wszystkimi służbami. Za wasz trud i pracę, za to jak walczycie, a tego wirusa i tak zwyciężycie. Obawa o życie, lecz nie zapomnimy o śmiertelnym COVID-zie.